Legionowia KZB legionowo rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu w centralnej drugiej lidze. Drużyna przejdzie latem kadrową rewolucję. Klubowi działacze postanowili nie przedłużać umowy z dotychczasowym trenerem Robertem Pewnikiem. Jego następcą miał zostać Dariusz Banasik. 42-latek ostatnio prowadził z Nicza Pruszków. W ostatniej chwili wycofał się on jednak z porozumienia zawartego z klubem. Tutaj jest wielki zawód dla mnie i myślę dla wszystkich nas związanych z Legionowią, ponieważ słowo to jest słowo i trener rozpoczął nawet przygotowania z zespołem, bo w piątek i w sobotę odbyły się testy zawodników kandydujących do grania, głównie młodzieżowców, bo w tej chwili musimy szukać takich, ponieważ ci, co grali w poprzedniej, praktycznie wszyscy poza Mikołajem Smyłkiem skończyli taki wiek. Wybrał kilku zawodników. Byliśmy w sobotę o godzinie 16 na ostatniej rozmowie, szykowaliśmy się do treningu poniedziałkowego, no i na tym treningu się nie pojawił. Pojawił się na treningu swojego byłego, można powiedzieć, klubu. Pierwsze treningi z zespołem poprowadził dotychczasowy drugi trener Grzegorz Białek. Legionowia pod jego wodzą przegrała w pierwszym sparingu z Wisłą Puławy 1-3. Honorowego gola dla Legionowian zdobył Adam Czerkas. Przygoda Grzegorza Białka z funkcją pierwszego szkoleniowca nie trwała jednak długo. W piątek klub ogłosił nazwisko nowego trenera Legionowi. Został nim Maciej Bartoszek, który w przeszłości w Ekstraklasie prowadził m.in. PGE GKS Bełchatów. W rundzie wiosennej sezonu 2013-2014 był szkoleniowcem Pelikana Łowicz, z którym nie udało mu się utrzymać we wschodniej drugiej lidze. Debiut Macieja Bartoszka na ławce trenerskiej Legionowi był udany. Legionowianie po bramce Samuelsona Odunki pokonali w sparingu pierwszoligową Wisłę Płock 1-0. Mimo zwycięstwa nowy szkoleniowiec ma wiele powodów do zmartwień. Po zakończeniu sezonu drużynę opuściło 14 zawodników, w tym najskuteczniejszy strzelec Szymon Lewicki. Ich następców przynajmniej na razie nie widać. Legionowia KZB kolejne spotkanie sparingowe rozegra w sobotę 11 lipca. Jej rywalem będzie ekipa Beniaminka drugiej ligi Radomiaka Radom. Tydzień później odbędzie się spotkanie Pucharu Polski z trzecioligową Olimpią Olsztynek.